Jednak kiedy odczytywałem jej list, znajdowałem w nim coś tak nieopisanie smutnego i tkliwego, iż serce mi wprost topniało. Naraz przyszła mi myśl, która zrodziła we mnie nieco nadziei. Wyobraziłem sobie, iż może Amelia żywi jakieś uczucie, którego nie śmie wyznać. Domysł ten tłumaczyłby jej melancholię. I tajemniczą korespondencję oraz gorący ton listu napisałem natychmiast, błagając, aby mi otworzyła serce. Odpowiedziała niebawem, ale nie odsłaniając tajemnicy, donosiła jedynie, iż otrzymała dyspensę od nowicjatu i że niebawem złoży śluby. Upór tajemniczość jej oraz brak ufności dotknęły mnie do żywego. Po krótkim wahaniu postanowiłem udać się do B, aby uczynić ostatni wysiłek. Droga wypadła mi przez okolice, gdzie chowałem się dzieckiem. Kiedy ujrzałem lasy, w których spędziłem jedyne szczęśliwe chwile w życiu, nie mogłem wstrzymać łez. Niepodobna mi było oprzeć się pokusie ostatniego z nimi pożegnania. Starszy brat sprzedał ojcowiznę, nowy zaś właściciel nie mieszkał na wsi. Przybyłem do zamku długą świerkową aleją, przebiegłem pieszo opustoszawe dziedzińce, zatrzymałem się, spoglądając na zamknięte lub wpółstrzaskane okna, na oset pleniący się pod murem, na liście wyścielające progi i na samotny ganek, kędy tak często widziałem ojca i jego wierne sługi. Stopnie pokryły się już mchem. Żółte jaskry rosły między zetlałymi, rozchwianymi kamieniami. Nieznajomy stróż otworzył znienacka drzwi. Wahałem się, czy mam przekroczyć próg. Odźwierny zawołał: No cóż, czy z panem też będzie tak samo jak z tą obcą damą, która przybyła tu przed kilku dniami? Kiedy miała wejść, zemdlała. Musiałem ją odnieść do powozu. Łatwo mi było domyślić się obcej, która jak ja przybyła szukać w tych miejscach łez i wspomnień. Zasłaniając na chwilę oczy chustką, wszedłem pod dach mych przodków. Przebiegałem puste komnaty, w których słychać był jedynie hałas moich kroków. Słaby blask przedzierając się przez zamknięte okiennice zaledwie oświetlał pokoje. Odwiedziłem komnatę, w której matka postradała życie, wydając mnie na świat. Tę, w której zwykł przebywać ojciec. Tę, w której sypiałem w kołysce. Tę wreszcie, w której siostrzane łono przyjęło pierwsze wylewy mej tkliwości. Sale były wszędzie odarte z obić. Pająk snuł swą nić w opustoszałych łożach. Wyszedłem Śpiesznie z zamku oddaliłem się wielkimi krokami, nie śmiejąc odwrócić głowy. Jakież słodkie, ale jak krótkie są chwile, które rodzeństwo pędzi w zaraniu młodości, skupione pod skrzydłem sędziwych rodziców. Rodzina człowieka trwa tylko jeden dzień. Dech Boży rozwiewa ją jak dym. Zaledwie syn zna ojca. Ojciec syna, brat siostra, siostra brata. Dąb widzi, jak żołędzie kiełkują dookoła niego. Nie tak jest z dziećmi ludzi. Przybywszy do B, kazałem się zaprowadzić do klasztoru. Zażądałem rozmowy z siostrą. Oznajmiono mi, że nie przyjmuje nikogo. Napisałem do niej. Odpowiedziała, iż w chwili, gdy ma się poświęcić Bogu, nie wolno jej oddać ani jednej myśli światu. Jeśli ją kocham, nie zechcę jej gnębić swą boleścią, dodała, ale jeśli jest twoim zamiarem zjawić się u ołtarza w dniu ślubów, zechciej służyć mi za ojca. To jedyna rola godna twego wielkiego serca, jedyna zbawienna dla naszej przyjaźni i mego spokoju. Ta zimna wytrwałość przeciwstawiana żarliwości mego uczucia wzburzyła mnie. To miałem już opuścić tę miejscowość, to chciałem zostać, jedynie po to, aby zakłócić obrządek. Piekło podsuwało mi zgoła myśl, aby się zasztyletować w kościele i spleść w ten sposób me ostatnie westchnienie ze ślubami, które wydzierały mi siostrę. Przełożona uprzedziła mnie, iż przygotowano ławkę w sanktuarium i prosiłabym przybył na ceremonię, która ma się odbyć już na zajutrz. O słyszałem pierwszy dźwięk dzwonów. Około dziesiątej, w półżywy, powlokłem się do klasztoru. Nic nie może dla człowieka być tragiczne, skoro się było świadkiem podobnego widowiska. Nic nie może być bolesne... Skoro się je przeżyło. Ogromna ciżba ludu wypełniała kościół. Zaprowadzono mnie do ławki, rzuciłem się na kolana, zaledwie wiedząc, gdzie jestem i na co się zgodziłem. Już ksiądz czekał u ołtarza. Naraz otwiera się tajemnicza krata i jawi się Amelia, przystrojona z całym świeckim przepychem. Była tak piękna. Było na jej twarzy coś tak niebiańskiego, że zbudziła powszechny szmer zdumienia i podziwu. Zwyciężony wzniosłym bólem świętej, przygnieciony wspaniałością religii, uczułem, iż wszystkie gwałtowne zamiary rozpływają się. Siły mnie opuściły, spętany wszechpotężną ręką, w miejsce przekleństw i pogróżek, znalazłem w sercu jedynie głębokie uwielbienie. I jęki pokory.